Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. W tym filmie postanowiłem, że pokażę wam swoje akwaria. Zrobimy sobie taki trochę przegląd, co słychać u moich rybek, bo to chyba już około 12 dni mija od momentu nagrania ostatniego filmu, także już trochę też nie nagrywałem, także mam nadzieję, że nie będziecie jakoś na mnie źli o to, że tak rzadko teraz nagrywam filmy. Ale słuchajcie, tutaj w kwestii takiego usprawiedliwienia na początek. Jak wiecie, ja już jestem osobą dorosłą już chwilę, jakiś czas. No, w 2019 roku miałem 18 urodziny, jakby nie było. No i słuchajcie, już normalnie pracuję jak dorosły, normalny obywatel. Także już teraz wiecie, nie ma tego czasu tyle na nagrywanie i na akwarystykę, co gdy zaczynałem. Bo zaczynałem nagrywać w 2018 roku. Także wtedy jeszcze miałem jak około 17 lat dopiero. Może 17,5 tak dosłownie. Więc słuchajcie, no wtedy jeszcze miałem trochę więcej czasu na filmy niż obecnie. No ale słuchajcie, jednak jak widzicie, nagrywam dalej, nie skończyłem nagrywać, więc to, że filmy pojawiają się rzadziej, to też nie myślcie sobie, że odchodzę, zapomniałem o kanale, odchodzę z kanału. Ani nie zapomniałem, ani nie odchodzę, tylko brak czasu. No i troszkę inne rzeczy teraz na głowie są, jak się pracuje, żeby w pracy, wiecie, wszystko dokładnie i dobrze robić, żeby wszystko wychodziło. Także wiecie, jak to teraz, wiecie sami, kto pracuje, jak to wygląda. Chociaż powiem szczerze, że w szkole to też za dużo czasu nie ma, bo zadania domowe, nauka i też dużo było, ale praca to też czasu jednak pochłania. Także w kwestii takiego wyjaśnienia, filmy myślę, że będą się trochę rzadziej na kanale pojawiać u mnie, ale będą i dlatego proszę, żeby to nie myśleć sobie, że ja odchodzę czy coś i przez to nie ma filmów. Także tyle w kwestii takiego wyjaśnienia. Przejdźmy już do głównego tematu. Jak widzicie, przed wami pływają moje 5 skalarów. Macie je wszystkie teraz w kadrze. Zobaczcie, jaki kadr ładny się tutaj nam wytworzył. Wszystkie bardzo pięknie żyją. Nie mam żadnego problemu z nimi. Mój kiryśnik, sami zobaczcie, również sobie tutaj płynie. Troszkę mi zapyliły szyby jakimś tam zielonym okrzemkiem czy czymś, ale generalnie się tym nie przejmuję. W małych ilościach to nawet okrzemka, nawet glonek w małych ilościach ładnie, naturalnie wygląda. No i tak, słuchajcie, kiereśniki to jest akurat chyba ta większa sztuka, czy mniejsza, już teraz nie wiem, chyba większa jako. Bardzo pięknie rosną. To jeszcze są mimo wszystko młodziutkie sztuki. Mam je też jako pierwsze kiereśniki w życiu, jakie zakupiłem i mam dalej. Pięknie się prezentują, pięknie pływają. Naprawdę cudownie wyglądają, pięknie. Zadowolony z nich jestem bardzo. Naprawdę taki nawet fiolet momentami na nich połyskuje. No przepięknie ten kiereśnik czarnoplamy wygląda. Jest to taka bardzo spokojna ryba, nie jest to jakaś ryba, wiecie, bardzo szalona, przynajmniej nie spłoszona, to naprawdę wygląda przepięknie. Lubię je obserwować, takie jak na razie mini sumy w akwarium pływają. O, czasem uwielbiam po prostu ten moment, jak sobie tak leżą na tym kamieniu. Albo słuchajcie, z takich kwestii, co zaobserwowałem, to kiereśniki, jak je nakarmię, mam nadzieję, że wam się uda to pokazać, bo za chwilę sobie je nakarmimy tutaj wszystkie. Kiereśniki kochają, słuchajcie, jeść po prostu z tego kamienia. Zawsze ten kamień tutaj to jest dla nich stołówka. One kochają ten kamień sobie zjadać, w sensie jedzenie z tego kamienia. Kamienia nie kochają zjadać, ale no jeść jedzenie z tego kamienia, to co wrzucę, kochają. Więc to jest taka ich stołówka, taki stół do uczty. Bardzo fajnie to wygląda. I one wtedy we dwóch, bo dwa ich mam, sobie tam na tym kamieniu siedzą i jedzą. Także takie naprawdę takie wygodne miejsce. No w sumie widzicie, kamień gładki, nie jakiś ostry, nie wpada słuchajcie, w ten, nie wpada w pomiędzy tutaj nic, jedzenie. No więc one bardzo fajnie sobie z tego kamienia korzystają.
i uwielbiają z niego jeść. Tu widzimy kiryska spiżowego, która to już jest taka babcia, słuchajcie, naprawdę kirysek. Tak długo już ze mną jest. Troszkę już widać starość po niej, a w dalszym ciągu ona pływa i je i słuchajcie, te kirysy już mam tak długo, że w sumie nawet już nie pamiętam ile. I chyba już z 5 lat będzie albo lepiej. I one wciąż tu ze mną są, żyją i pływają. I tam jest jeden, a drugi sobie siedzi nam schowany. Może głowę będzie widać. No ciężko. No. Ciężko go będzie pokazać mi teraz. Może tu wyjdzie do jedzenia za chwilę, jak nakarmimy, to pokażę. No i słuchajcie, widzicie, skalarek mój największy. Zobaczcie sobie. Do dłoni. Bydlę na całą dłoń moją. Zobaczcie. Mówię o tym. No a te małe, znaczy małe, to trio moje udeczki, jakby je porównać łącznie z wąsami, kurczę, to też niewiele mniejsze. Także nie narzekam na skalary, naprawdę pięknie żyją. Kosiara, no i tutaj, kurczę, słuchajcie, temat, który mnie boli od samego mówienia. Kurczę, moja większa kosiara została sama, słuchajcie, mam naprawdę siatkę wszędzie nad akwarium, widzicie, poprzyczepianą. Z każdej strony dookoła. I słuchajcie, czaicie, a ja tu któregoś dnia wchodzę do pokoju, a kosiara leży sobie tutaj, czaicie. Ta młodsza kosiarka tu sobie leży. Kurczę, ona jeszcze była mokra, jak ją znalazłem. Chyba się spóźniłem. Znaczy na pewno się spóźniłem. I kurczę, bardzo mi szkoda, bo wyskoczyła no, w nocy, tak? Znaczy w nocy. Pewnie gdzieś nad ranem. Ale co to za różnica, tak naprawdę to nie ma mniejszego znaczenia, po prostu kiedy wyskoczyła, po prostu straciłem ją. Niestety, nie wiem jak ona to zrobiła, szukałem dziury czy coś gdzieś nie było, nie wiem, podniesione, odklejone, odczepione, jakaś taśma, jakieś coś, nic po prostu. Wszystko było tak pięknie, jak zostawiłem. No też nierealne jest, słuchajcie, żeby przez takiej średnicy oczko kosiara, no może jak połowa tej grubości centymetra wyskoczyła przez to malutkie okienko w siatce. No to jest niemożliwe, a żadna naprawdę strona siatki nie była podniesiona. Nie wiem co tu się stało, nie wiem co one zrobiły, po prostu w każdym razie kosiara była przed akwarium, spóźniłem się pewnie o niewiele, żeby ją uratować, ale niestety jednak się spóźniłem, także ubolewam nad tym, bardzo mi przykro. Miałem już też z 2 lata albo z 1,5 roku jak nic tą kosiarę. No i słuchajcie, to jest temat, który naprawdę mnie dotknął i po prostu straciłem trochę takiej chęci, słuchajcie, do wszystkiego. No bo, znaczy nie może chęci nie straciłem, ale mam trochę focha na tą kosiarę, znaczy jakby nie było, na los w ogóle. Nie tyle na kosiarkę, no na los ogólnie, że mi ją zabrał. No bo no piękna ryba, pięknie wyglądała, pięknie żyła, nie chorowała nigdy, jak zresztą wszystkie ryby, które tutaj w tym akwarium mam. I taki los po prostu podzieliła. No niestety no. Fajnie było, ale się skończyło. Moje kiryski, tutaj ktoś mi napisał naprawdę, że kirysów nie powinno się trzymać bez piasku. No i jest to prawda i na pewno gwarantuję, że przy kolejnym, jak będę tu kiedyś to akwarium może remontował, przemeblowanie robił jakieś całkowite, to słuchajcie, no na pewno wezmę to pod uwagę i lepiej się po prostu zastanowię, czy chcę mieć kirysy, czy nie chcę mieć. Jeżeli stwierdzę, że chcę mieć, no to dam ten piasek, chociaż troszkę. A jeżeli stwierdzę, że nie chcę mieć, no to wtedy może piasku nie będę dawał. Także dziękuję naprawdę za ten komentarz. Na pewno przy kolejnym przemeblowaniu tego akwarium się zastanowię. Już teraz na pewno wiem, co chodzi o moją 72, którą też wam pokażę. Jeszcze jest w takim stanie, jak ostatnio widzieliście, ale wam ją pokażę i wtedy coś powiem.
że no na pewno się zastanowię, nawet teraz się do 72 litry, tak jeszcze myślę teraz, czy chcę mieć tam kirysy, czy nie. Na razie już teraz po tym komentarzu wiem, że nie powinienem ich tam wkładać, bo no nie mam piasku, ale tam jest jeszcze akwarium rozebrane, więc jeszcze wszystko można zmienić. A tutaj teraz no nie mam ogólnie w żadnym funkcjonującym akwarium obecnie już z rybami, nie mam piasku, więc no. Ale właśnie tutaj co chodzi o kirysa, też zauważyłem ogólnie o kirysy, że zdania są podzielone, bo jedni trzymają i mówią, że musi być piasek, inni mówią, że nie musi być tego piasku. Także no, zdania są podzielone. Ja osobiście wychodzę z założenia, że czy jest ten piasek, czy nie ma tego piasku, to kirysom, no ja przynajmniej nie zauważyłem, żeby to robiło jakąś tam znaczną różnicę w ich tam życiu. Jedyna kwestia, która mnie trzyma właśnie przy tym piasku, to to, że one sobie o ten piasek czyszczą skrzela. I to tak trochę do mnie trafia, że może być ten piasek potrzebny. Ale z zachowania, tak jak je obserwuję, pokażę wam te nowe, słuchajcie, co kupiłem. Zobaczcie, jak one już tutaj pięknie urosły, rosną cały czas. No i zobaczcie, i tutaj nie ma piasku w tym akwarium, przyznaję. Ale nie notuję, naprawdę, słuchajcie, te kirysy, co ma, są u mnie 5 lat już, te babcie takie, co je nazywam, kiryski spiżowe babcie. Mam je 5 lat już, około chyba, będzie. I tak szczerze mówiąc, może gdzieś z początku były na piasku. Większość czasu siedzą bez piasku. No jedni powiedzą, że będzie, inni będą troszkę się pewnie rzucać, że ten piasek musi być. Nie zauważyłem u nich, żeby przez brak piasku cokolwiek im się stało, jakikolwiek tam miały odruch pod śmierć czy pod chorobę, nigdy nie chorowały, nigdy nie próbowały zdychać, no i nigdy nie zdechły, bo jak je jeszcze mam, no to zdechnąć nie mogły, także no, te zdania są podzielone. Niech się tutaj więcej osób wypowie może w komentarzach, bardzo bym prosił, kto może i chce, niech się wypowie swoje zdanie na temat kirysów. No bo tutaj właśnie są zdania podzielone i tu jest ciężko mi też trafić. Ja mówię to, co obserwuję ze swoimi kirysami, ale generalnie no to nie wiem. Nie wiem, co tutaj o tych kirysach sądzić. To tak jak wiecie, bo na przykład jak weźmiemy pod uwagę bojownika, nie? No to tu jest konkretnie powiedziane, ma być temperatura wody pod 30 stopni, on się wtedy czuje najlepiej. Bach, koniec, kropka, poszło. No i taką warto mu zapewnić, żeby był zdrowy, nie? Tak samo jak to, że bojownik nie musi mieć filtra i nie lubi mocnego prądu wody, on sobie radzi atmosferycznym powietrzem oddychać. Jaśnie jest powiedziane, nie musi mieć filtra, jest labiryntowcem, poradzi sobie. Filtr to musi mieć jakiś słabiutki, wiadomo, żeby była ta cyrkulacja wody, ale znowu nie jest mu aż tak konieczne napowietrzanie przez urządzenia, jak na przykład skalarom, welonkom i wielu, wielu innym gatunkom, których jest znaczna większość, jakby nie było. Także generalnie widzicie, tutaj w sprawie kirysa są i piasku dla niego są zdania podzielone bardzo, więc dajcie znać po prostu, przyjmiemy sobie taką teorię, jakich komentarzy będzie więcej odnośnie kirysa i piasku. Także dawajcie znać, naprawdę dawajcie znać, co sądzicie o kirysie i o piasku dla niego. Musi być, nie musi być. Jak możecie, to dawajcie znać w komentarzach. Naprawdę. To jest temat właśnie, który mnie od zawsze ciekawi, bo właśnie dużo jest, tak jak mówię, zdań podzielonych. Także jak możecie, dawajcie znać. Chętnie poczytam, jakich zdań na ten temat, jakich wypowiedzi będzie większość. No i taką teorię sobie przyjmiemy i tak będę robił. W ten sposób mnie nauczycie, można powiedzieć. Także jestem otwarty na wasze opinie na ten temat. Także widzicie, ogólnie poza tą wyskoczoną kosiarką, która po prostu już kilka dni temu wyskoczyła, a ja wciąż ją przeżywam trochę i wciąż mam zmarnowany humor przez właśnie jej brak. No ale cóż, zawsze wiosna idzie. No też na razie nie mogę iść do sklepu dokupić żadnych rybek, bo w moim najbardziej zaufanym sklepie, z którego no jest większość tych rybek, bo tylko ten skalar jest w sumie z innego sklepu, a cała większość jest właśnie z tego. Pan dopiero wróci po świętach, słuchajcie, po Wielkanocy, na razie jest na urlopie, a panie, którego zastępują, o rybach mało wiedzą, albo może nie aż tyle, co on,
Więc też nie chcę się po prostu wsadzić na minę i kupić ryby, które mogą być chore i które mogą mi tutaj wyzarażać te ryby. Także kupno młodych kosiarek no musi troszeczkę poczekać, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Także nawet w mojej pracy, tam gdzie pracuję, gdzie to nie będę mówił, to moja prywatna sprawa, także nie będę mówił. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jestem informatykiem z zawodu, z pracy i tyle, tyle. Nie chcę publicznie ujawniać gdzie i co i jak. Także słuchajcie, no nawet takie piękne zdanie pisało. Pisze, na cuda trzeba chwilę poczekać, więc no niestety na kosiarki musimy trochę poczekać na młode, ale może kupię, niewykluczone, ale tak jak mówię, trzeba troszeczkę poczekać. No i całe moje trio, ładnie udeczki się ustawiły tutaj. No to cóż, to może je nakarmimy teraz, ja sobie przygotuję trochę jedzenia dla nich. Wrzucimy i no i poobserwujemy, nie, jak one jedzą. Może na przykład ten labeo książę wyjdzie. Jak nakarmimy, pokażę wam, jak właśnie ze swojego kamienia stołu korzystają kieryśniki, bo chyba nigdy nie pokazywałem. Także cóż, ja sobie przygotuję karemkę i zaraz się widzimy z powrotem, karmiąc moje już naprawdę wyrośnięte ryby w 200 litrów, które czują się dobrze. Roślin, jak widzicie, nie dookładałem. Te kulki gliniano-torfowe dają jakieś tam młode, słuchajcie, pędy, także liczę na to, że kryptokoryny dadzą radę na tych kulkach gliniano-torfowych. W ogóle też planuję tu zmienić oświetlenie troszkę na takie bardziej stymulujące wzrost roślin. Ale to muszę się, słuchajcie, przestawić naprawdę na chęć hodowania w tym akwarium mniejszych gatunków ryb, bo ale zresztą nie będę mówił czemu. Zaraz zobaczycie, jak przejdziemy do 26. Ale póki co karmimy moje wielkoludy z 200 litrów. Przepraszam, wielkoryby. No dobrze, to ja już sobie karmę przygotowałem. No i sypiemy. Uwaga, poszło. Aż rybki pluszczą. Przepraszam, że zbaczam trochę z kadru tutaj, ale cały czas dosypuję, można powiedzieć. Bo one potrafią trochę zjeść. Też wiadomo, nie przesadzam, nie? Z karmą dla nich. Gdzie ja sobie zakrętkę dałem tu do karmy. Też nie staram się przynajmniej nie przesadzać. No ale wiecie, taka ryba też potrzebuje trochę zjeść. Oj, kieryśniki idą na stołówkę. Proszę bardzo. I ten schemat kieryśnikowego jedzenia właśnie z tego kamienia powtarza się za karmienie. Nieważne, czy jest to kolacja, czy jest to śniadanie, czy jest to obiad. Nieważne. Cały czas notorycznie kieryśniki jedzą w obrębie tego kamienia albo i z tego kamienia. Cały czas. To się nie zmienia. To jest po prostu stół kieryśników jak paśnik. Naprawdę. To jest niezmienne. O. Cały czas. Nie zmienia się po prostu nic. Odkąd wyhaczyły ten kamień, przyzwyczaiły się tutaj po wpuszczeniu, po zakupie. Cały czas, jak je obserwuję po karmieniu, okolice tego kamienia i ten kamień. To jest ich paśnik, to jest ich żywioł. Tu one uwielbiają jeść. To jest ich jadłodajnia niezmienna. Cały czas. Książę Labeo nie ma ochoty wyjść, ale to może w tym momencie pokażemy kiryska mojego. Jednego z nowo zakupionych. Naprawdę, słuchajcie, pomimo tego, że nie ma tego, tak jak mówiłem, piasku, żadnych problemów. Kirysy rosną, zobaczcie. Nigdy w ogóle mi się albinosy, kirysy nie chciały hodować. Może nie miałem szczęścia do nich, może jakieś chore kupowałem. Najprawdopodobniej tak było. A tu proszę. Czekałem trochę, czekałem i udało się. Mam wreszcie zdrowego kirysa albinosa. 3 sztuki kupione, 3 sztuki zaklimatyzowane, 3 sztuki żyją. Coś jeszcze w temacie? No chyba tylko podziwiać. Także widzicie,
Książę Labeo tam sobie tyłem oprawia korzenia. Druga księżniczka, kosiarka, ta większa, została osamotniona. Przyjaciółka popełniła seppuku. Ale one też bardzo dużo wariowały, goniły się. W sensie Labeo nie goniło kosiarek, tylko dwie kosiarki się goniły. No i się pewnie przegoniły. I dlatego. Skalary, no to w ogóle królowie tego akwarium, to są królewicze, to nie ma w ogóle co mówić. Największy skalar też nauczył się z tego kamienia, słuchajcie, jeść. Pomarańczowo-biało-czarny również jest, w porównaniu do ręki taki. No, taka przyzwoita sobie rybka. Już też, wielkościowo. No i tak się tutaj kręci pomalutko z tymi rybkami. 26 stopni mają na grzałce zadane cały czas. Może się odsunę, to zobaczycie sobie do skali akwarium, że naprawdę te ryby zaczynają powoli robić wrażenie. Taka moja akwarium. Ni to taka amazonka, ni to takie coś. O. Dokładnie, i to chyba właśnie zrobiła kosiara, że uciekła. Ale jakim cudem mi przeskoczyła, skoro tam jest siatka, a tu jest szyba, to ja nie wiem. To po prostu jest fenomen, którego się nigdy nie dowiem. Musiałbym mieć kamerę noktowizyjną, ustawioną w nocy na akwarium i jeszcze dodatkowo nie spać, tylko siedzieć cały czas przed telefonem, czy przed jakimś tam, nie wiem, komputerem, do którego bym miał ten noktowizyjny monitoring podpięty, no i obserwować. To bym się może dowiedział, jak ona to zrobiła, bo nie mam pomysłu. Rano, tak jak mówię, sprawdziłem, nic nie było uchylone, żadna siatka, żadne nic. Jak to się mówi? Amba Fatima, kosiara była, kosiary nie ma. No i tyle. Także tak ci prezentuję 200 litrów. Zobaczcie, naprawdę te kirysniki już zaczyna być z daleka widać. Nawet te kiryski nowo kupione już widać. Mamy tu białego. O, tu. Więc naprawdę... O, królewicz zdecydował, że wyjdzie spod korzenia. No, nie na długo. A ten glonojad, ten samiec, co tu właśnie teraz merda ogonem zza korzenia, to jest taki fajtłapa, ja go tak nienawidzę, żartuję oczywiście, ale nieraz ja przychodzę, a on leży na dnie do góry brzuchem, oddycha średnio raz na 2 sekundy, wachnie skrzelami i ja już kiedyś go chciałem wyłowić po prostu jako martwego, a on po prostu sobie leżał i drwił ze mnie. Dopiero niechcąco gdzieś, nie wiem, stuknąłem w półkę, czy gdzieś szybciej przeszedłem koło akwarium, to on dopiero się poderwał, nie wiem, obudził i na korzeń wyleciał. Także no po prostu czasami tak go nienawidzę za te pranki na mnie, a prawie za każdym razem mu się udają. Także no przedziwne. Nie wiem, chyba wyczuł mnie, że mnie nie jest trudno oszukać i to wykorzystuje teraz przeciwko mnie. Łamaga jedna. No ale lubię go bardzo. Mamy dwa kiryski, albinosy, widzicie na kadrze. Trzeci też gdzieś sobie tam lata. Na pewno żyje, bo go tu przed chwilą widziałem. O, jest teraz tam, widzicie? Merda sobie za korzeniem. O, tu jest trzeci. Drugi tu. I trzeci tu. Ja mówiłem, są wszystkie. Tym się, zobaczcie, rozstrajają nawet te brzuszne płetwy. Tu użytkowniczka znowu Katarzyna Garstecka, już któryś raz, ale bardzo lubię komentarze tej użytkowniczki. Pisze, że skalary pięknieją. No pięknieją. Także zgodzę się z tym i cieszę się bardzo, że wam się podobają te moje skalary. No. Zerwony jestem. Bardzo, że wam się podoba to akwarium, bo też widzę, dużej ilości osób z was widzę, że się podoba. Chociaż może nie jest mega obrośnięte, ale cieszę się i tak, że wam się podoba. Ją ryby i skalary. I ryby i skalary. Ryby i akwarium. Filtr, który niedawno czyściłem, już się zapchał. Ale on ma malutką gąbkę w porównaniu do tego. Ja go tak przyczyściłem troszkę, ale znowu go teraz nie będę czyścił. Bo on jednak jest taki filtr. Ja go wykorzystuję, żeby on trzymał biologię.
nim nie czyszczę gąbki, w której się osiedlają bakterie mitrafiltracyjne, więc to jest filtr, który podtrzymuje biologię i tam jest pożywka dla tych pożytecznych bakterii, które mają być w akwarium. Zresztą on i tak jest filtr malutki, więc on i tak w sumie nie daje aż tyle tlenu, co ten. To jest główny filtr, który raz, że robi duży ruch tafli wody, a dwa, jeszcze dodatkowo ma dużo większe pole czyszczenia, więc tamten filtr utrzymuje biologię, bakterie, pożywkę, a ten filtr jednocześnie napowietrza, no i też utrzymuje trochę biologię, ale głównie zbiera te wszystkie syfy z wody, niezjedzone jedzenie i odchody, i ta gąbka jest głównie czyszczona, a tamta właśnie, żeby nie zabić biologii w akwarium, jest czyszczony albo bardzo rzadko, od zalania akwarium, które było w 2021 roku, był czyszczony raz i to było właśnie te parę dni temu. Także tak tutaj sobie w ten sposób trzymam tą mikrobiologię w akwarium, żeby po prostu tego środowiska wodnego tu nie zachwiać i nie zabić. Także tyle by było z tego akwarium z 200 litrów. Na dzień dzisiejszy tyle. Zapraszam jeszcze do 26 mojej. Więc przenosimy kadr i tu właśnie wam powiem, czemu nie zakupię tutaj oświetlenia, które będzie rośliny napędzać do błyskawicznego wzrostu, bo nie chcę mieć sytuacji dla skalarów takiej, jaką mam dla ryb, które teoretycznie są się w stanie w tej rzeczywistości odnaleźć. O czym mówię? No pewnie już się domyślacie, kto mnie dłużej ogląda, ale chcę, żebyście jeszcze raz widzieli, bo niedawno tamto akwarium odrośliniałem, była przycinka dosyć intensywna, wyżłopałem prawie pół akwarium rożdżycy, zostawiłem jednego malutkiego pęda, no może dwa, a co już tam się dzieje? Zapraszam ze mną. No i co wy na to? Jeden malutki pęd rożdżycy zostawiony, może dwa. No i z dwóch w ciągu zaledwie paru tygodni, może tygodnia, nawet może dwóch, zrobiło się tych rożdżyczuszek 20. No i co? No i gdzie tutaj skalary? Widzicie w ogóle skalary w takim buszu? Bo ja szczerze mówiąc, tych długich ich wąsów nie umiem sobie wyobrazić w tym akwarium. Połamane wąsy, połamane żagle, chora skóra uszkodzona, no bo to wiadomo, uszkodzenie płetwy to uszkodzenie skóry. No nie wyobrażam sobie trochę tego. No te rybki dadzą rady jeszcze, ale też im to trzeba odrośliniać i przycinki robić, ale one w takim buszu na pewno są w stanie dużo bardziej rady dać sobie niż takie skalary. No więc widzicie, tak wygląda moje 26 litrów na dzień dzisiejszy. Wszystkie rybki zdrowe, nie padają, danio nie padło żadno. Żadne. Cztery neony, które mi się ostały z 8, żyją. Mam je. Bardzo piękne są. 3 widzimy, ale czwarty jest również gdzieś. Żywy. No w tym momencie go nie znajdę tak pewnie na zawołanie. Ale jest na pewno. Wczoraj jeszcze był przynajmniej, więc domniemam, że on tu na pewno żywy gdzieś jest. No, teraz to one są troszeczkę, wiecie, szalone i ciężko je znaleźć w ogóle w takim buszu. Niemniej nie wiem, czy nawet dzisiaj nie będzie trzeba to akwarium jeszcze troszeczkę odroślinić. Na pewno trzeba będzie, bo zależy mi na kryptokorynie tutaj niskopiennej, która znowu nie ma światła, zero. Zero ma światła, więc jest do odroślinienia, ale specjalnie do nagrania tego materiału nie odrośliniłem tego. Żeby wam pokazać po prostu, że, bo ktoś powie, no w 200 litrów masz mało roślin i kup sobie światło, co ci tam stymuluje roślin, jakimś tam biały z dodatkami tam, nie wiem, tak jak widzicie, jakiegoś różowego czy czerwonego, to nam sprang rybki, myśleliście, że dostaniecie jeść. Widzieliście, jak się rzuciły tu do góry? Ja to widziałem, nie wiem, czy to wychwyciliście na nagraniu, to dobrze. No i widzicie, no i takie coś u skalarów, no nie. Nie chciałbym w czymś takim skalarów męczyć, bo okazałoby się, że pomimo tego, że akwarium ma 200 litrów, to dla ryb jest puszka Pandory. Nie ma się gdzie obrócić. Nie chcę skalarów z tak długimi, pięknymi płetwami, które muszą je czasem rozprostować, w czymś takim zamykać, bo to też nie o to tu chodzi. Ale widzicie, zdrowe rybki,
Urosły jeszcze te danio u mnie, zobaczcie. Naprawdę pięknie urosły, słuchajcie. Ja myślałem, że już kupiłem stare danio i ja mówiłem, że kupiłem stare danio, które były marne, znaczy marne. Wychudzone, takie jakieś dziwne. I mówię, kurczę, skupiłem stare ryby, no to długo ich nie będę miał. No one były jakieś takie lekko, nie wiem, podzabiedzone czy coś. U mnie naprawdę zrobię, zobaczcie jaki progres w rośnięciu, we wzroście. Dalej rosną, dalej się rozwijają, pięknieją, szaleją. Same plusy. Nie narzekam. Złego słowa o nich nie powiem. Bardzo się cieszę, że mam te ryby. No i tak jak mówię, będę tutaj chyba już poza kamerą, bo nie mam statywu. Wszystko robię z ręki. Każde nagranie, każdy film u mnie jest kręcony z ręki. Jedyne co robię, to się wspomagam opierając rękę na kolanie. Napiszcie, czy to coś pomaga, żeby nie trzęsło aż tak obrazem. Musiałbym z drona nagrywać, to by było stabilnie, bo mam tam gimbal, to by było... A jeszcze chyba nigdzie wymyślił nagrywania akwarii dronem. To wtedy by była po prostu stabilność taka, żeby film wyglądał jak zdjęcie, gdyby nie to, że ryby pływają. Także... No tak bym musiał. Więc nie mam statywu, bo bym wam pokazał, w jaki sposób ja odrośliniam, chociaż to nic prostszego, nie? Wsadzam łapę i wyciągam zielsko, które przerosło. Zostawiam mniejsze jego ilości, no i tyle. Składam akwarium, puszczam od nowa światło i zamykam pokrywę ze szkła i święto. Akwarium gotowe. Na 2 tygodnie. Bo później się znowu jazda roślinna zaczyna. I tak to tu wygląda. Także widzicie, no ocencie sami, czy widzielibyście skalary w czymś takim. I wyobraźcie sobie, że to jest 200 litrów, nie? Tak zarośnięte, bo może być. Można tak zrobić, nie ma problemu. Kupić dobre światło, stosować jakieś tam nawozy. Nie problem moim zdaniem, żeby z 200 litrów zrobiło się coś takiego bez pilnowania, bez pielęgnacji, bez tam, nie wiem, przycinek. Nie ma problemu, mogłoby się zrobić. Ale czy dla skalarów, czy dla ryb dużych, takie jak ja mam 200 litrów, będzie to odpowiednie? Mi się nie wydaje. Nie opowiedział mi się za tym, żeby to było odpowiednie dla ryb. Ja zdecyduję kiedyś 200 litrów, że chcę mieć danio, gupiki. Ile musiałbym gupików mieć w 200 litrów, żeby było z daleka cokolwiek widać, że tam jakiekolwiek ryby są? No chyba co najmniej z 60. Albo i koło 100. No może gromadka by ładnie wyglądała. Albo na przykład stado neonów. Innesa na przykład. Ile neonów musiało być w 200 litrów, żeby było widać? No myślę, że ktoś koło 60, może 70 przynajmniej. Przynajmniej póki by były młode. Jakby już rosły później na tych 2-3 cm, to może by było coś widać. O, może już nawet takie by było widać, jak te moje tutaj są. No ale to wiecie, dla takich rybek nie ma większego problemu. Ja bym nawet tam miał akwarium trochę przerośnięte. No ale dla skalarów, zwłaszcza wielkości moich, nie największe, ale duże. No może kamera tego tak nie odda, nagranie, ale naprawdę duże są. Więc dlatego właśnie nie trzymam lampy za mocnej i za stymulującej tam aż tak bardzo wzrost roślin, żebym nie musiał tam bez przerwy patrzeć na połamane płetwy skalarów. Bo to są ryby piękne, ryby prezentacyjne, duże i muszą mieć tego przestrzeni dla siebie tutaj trochę. Wiecie co ja teraz zrobię? Nakarmię te ryby również. Zobaczycie sobie, że danie to też nie złe łakomczuchy. I też myślę, że ich przeżreć, tak jak gupiki, które są wiecznie głodne, nie byłoby problemu. Więc ja to otwieram sobie już tutaj tą płytę. I zaraz się widzimy na karmieniu. Także dla was standardowa sekundka. Przynoszę sobie karmę tu bliżej danio i jedziemy z koksem. No to obserwujcie. I zobaczcie, jakie danio to też łakomczuchy. Proszę. O, jak podskoczył, no to delfiny normalnie. Jak tu jeden podskoczył. Delfiny. Proszę. No i co? Też potrafią jeść, co nie? Łapać jedzenie. Zobaczcie, jak neony jedzą. Naprawdę przed zakupem danio uświadczyć jedzącego neona było ciężko. A danio je tak oswoiły. Tutaj po prostu z byciem przy przedniej szybie, pływaniem, pokazywaniem się częstszym.
Danio mi oswoimy neony, także to była naprawdę, to był strzał w dziesiątkę. To była terapia przez Danio. Dotarłem do neonów. Oswoiły się. Taka fajna terapia poszła. I fajnie. I akwarium funkcjonuje. Ładne rybki, zdrowe rybki. Te, co zostały. Pięknie. Także w tym filmie... Aha, jeszcze obiecałem, że 72 pokażę. Chociaż w sumie nie za wiele się zmieniła. No ale dobra, jak obiecałem, że pokażę, to pokażę. Tylko czekajcie, zamknę sobie tutaj prowizorycznie to akwarium, bo nie mam ochoty, żeby któryś Danio podzielił losy jednej z moich kosiarek. No dobra, zamknąłem sobie już, zasunąłem sobie pokrywę szklaną. No to dobra. Ślimaki żyją, otoski żyją, jakby się ktoś zastanawiał. 26 stopni dla nich również tutaj trzymam. No i co? I są 4 neony, proszę. Są 4 neony. Widzicie. Połowa zdechła, połowa została. Danio są w komplecie. 3 sztuki military helmet i około 3 sztuki otosów, które również tutaj żyją, bo je widuję nieraz. Co nie jest łatwe w takim gąszczu, ale je widuję. Także również żyją. Także tyle by było w tym akwarium ciekawego. Wszystko pływa, wszystko żyje. Bez problemów. I tak to wygląda. Taka mini kałuża. Dobra. 72. Jedziemy. No. Benz. Tak jak ostatnio. Nic się nie zmieniło. Urządzenia przygotowane. Korzenie się moczą. Dokupiłem takie specjalne korzenie duże. Żwir, którego dołożę sobie na tylną warstwę kiedyś przy czasie, jak będę miał. Już tam też przygotowany. Kwestia jest tylko może pół dnia, żeby go dobrze umyć, może nawet nie trzeba i gotowy do włożenia do akwarium. Korzenie jeszcze się może z tydzień, dwa pomoczą i wtedy sobie będziemy może pomału coś dalej z tym akwarium myśleć. I na koniec jeszcze ten piękny glonojad, który nieraz sobie drwi ze mnie, udając, że jest na plaży i że coś mu się dzieje. Ty co se drwisz ze mnie, pokaż się tutaj wszystkim. No, taki oto. Nie jedno, tylko wielorożec podwodny mój. Także tym oto kadrem na tego pięknego, wielowąsowatego glonojada kończymy. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że film się podobał. No i jeżeli macie wy jakiś pomysł na kolejny film, to dajcie znać w komentarzach, to postaram się nagrać. Dziękuję, do usłyszenia, na razie i cześć.